Annuncio Vobis Gaudium Abemus Misja Świętego Piotra. Utwierdzać braci katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 2 grudnia 1992 roku. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus kieruje do św. Piotra słowa, które zasługują na szczególną uwagę. Choć niewątpliwie odnoszą się one do dramatycznej sytuacji, która panowała w tamtych godzinach, zachowują jednak podstawową wartość dla Kościoła wszystkich czasów, należą bowiem do dziedzictwa ostatnich wskazań i pouczeń, przekazanych uczniom przez Jezusa w czasie jego ziemskiego życia. Zapowiadając potrójne zaparcie się Piotra spowodowane strachem w obliczu męki, Jezus przepowiada mu również przezwyciężenie kryzysu tej nocy. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać, jak pszenicę. Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci. Słowa te zawierają gwarancję szczególnej modlitwy Jezusa o to, by Piotr trwał w wierze. Zawarta jest w nich również zapowiedź powierzonej Mu misji utwierdzania braci w wierze. O autentyczności słów Jezusa świadczy nie tylko troska Łukasza o zebranie wiadomości pewnych i przedstawienia ich w formie opowiadania, wytrzymującego próbę krytyki, o czym pisze w przedmowie do swojej Ewangelii lecz również zawarty w nich pewien paradoks. Jezus uskarża się na słabość Piotra i jednocześnie powierza mu misję utwierdzania innych. Paradoks ukazuje wielkość łaski działającej w ludziach, w tym przypadku w Piotrze i przekraczającej znacznie ich zdolności, cnoty i zasługi. Ukazuje również, że Jezus wybrał Piotra w sposób świadomy i niezłomny. Ewangelista Łukasz, uważny i wrażliwy na sensów, nie waha się ukazać owego mesjanicznego paradoksu. Znaczący jest również kontekst, w jakim Jezus kieruje te słowa do Piotra podczas ostatniej wieczerzy. Chwilę przedtem zwrócił się do apostołów: Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, dlatego i ja przekazuję Wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec. Greckie słowo. Diatit Chemai. Przygotować, rozporządzić, przekazać Jest wyrażeniem mocnym, oznacza stanowcze i skuteczne rozporządzenie i określa rzeczywistość królestwa Mesjańskiego, ustanowionego przez Ojca niebieskiego i przekazanego Apostołom. Słowa Jezusa odnoszą się niewątpliwie do eschatologicznego wymiaru Królestwa, kiedy Apostołowie zostaną powołani, by sądzić dwanaście pokoleń. Odnoszą się one jednak również do jego obecnego etapu, do czasu kościoła tu, na ziemi. A jest to czas próby. Dlatego Jezus zapewnił Szymona Piotra o modlitwie, o to, by w tej próbie nie odniósł zwycięstwa książę tego świata. Szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Modlitwy Chrystusa potrzebuje zwłaszcza Piotr. Perspektywie oczekującej go próby i w związku z zadaniem, jakie mu Jezus powierzy. Do tego zadania odnoszą się słowa: Utwierdzaj Twoich braci. Zadanie Piotra, podobnie jak cała misja Kościoła, ukazane jest więc w perspektywie historycznej i równocześnie eschatologicznej. Jest to zadanie spełniane w Kościele i dla Kościoła w ciągu jego dziejów, gdy trzeba pokonywać trudności. Stawić czoło dokonującym się przemianom, działać w różnych kontekstach kulturowych, społecznych i religijnych. To wszystko jednak służy Królestwu Niebieskiemu, przygotowanemu już i przekazanemu przez Ojca, jako ostateczny cel całej historycznej drogi oraz wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Królestwo jest transcendentne wobec Kościoła i Jego ziemskiego pielgrzymowania, a także wobec Jego zadań i uprawnień. Jest transcendentne również wobec Piotra oraz kolegium apostolskiego, a więc także wobec ich następców w episkopacie. A jednak jest już obecne w Kościele, działa i rozwija się w historycznej i ziemskiej fazie jego egzystencji, a więc obejmuje już niejedną instytucję i strukturę społeczną. Obecny jest w nim Duch Święty, stanowiący istotę nowego prawa. Według świętego Augustyna oraz świętego Tomasza Zakwinu. Z punktu widzenia posługi ta obecność nie tylko nie wyklucza potrzeby elementu widzialnego, instytucjonalnego i hierarchicznego, ale wręcz się go domaga. Cały Nowy Testament, strzeżony i przepowiadany w Kościele, pozostaje w służbie łaski i Królestwa Niebieskiego. W tej perspektywie należy patrzeć na posługę Piotrową. Jezus mówi o tym służebnym zadaniu Szymonowi Piotrowi po jego wyznaniu wiary złożonym w imieniu dwunastu, wiary w Chrystusa, Syna Boga Żywego, a także w słowach zapowiadających Eucharystię. W drodze do Cezarei Filipowej Jezus publicznie aprobuje wyznanie wiary Szymona. Nazywa go kamieniem węgielnym Kościoła i obiecuje mu klucza Królestwa Niebieskiego wraz z władzą wiązania i rozwiązywania. W tym kontekście staje się jasne, że Ewangelista uwypukla w sposób szczególny aspekt misji i władzy dotyczącej wiary, chociaż występują tu inne aspekty, o których będziemy mówić w następnej katechezie. Warto zauważyć, że mówiąc o ludzkiej słabości Piotra, doświadczającego trudności i pokus, jak wszyscy inni apostołowie, ewangelista podkreśla, iż jest on wspierany szczególną modlitwą o wytrwanie w wierze. Prosiłem za tobą. Piotr zaparł się Jezusa. To przeżycie nie zostało mu oszczędzone, ale po doświadczeniu własnej słabości został utwierdzony w wierze. Za sprawą modlitwy Jezusa, po to by mógł wypełnić misję, utwierdzania braci. Misji tej nie można wyjaśnić w kategoriach czysto ludzkich. Piotr, wyróżniający się jako jedyny apostoł, który się zaparł, trzy razy swego mistrza, pozostaje wybrańcem Jezusa obarczonym zadaniem umacniania towarzyszy. W życiu Piotra ludzkie pragnienie wierności zawodzi, lecz triumfuje łaska. Dzięki doświadczeniu upadku Piotr uczy się nie ufać własnym siłom lub jakimkolwiek ludzkim czynnikom, lecz jedynie Chrystusowi. Doświadczenie to pomaga również nam postrzegać w świetle łaski wybór, misję oraz władzę Piotra. Wszystko, co Jezus mu obiecuje i powierza, pochodzi z nieba i należy, powinno należeć do Królestwa Niebieskiego. Według ewangelisty posługa Piotra na rzecz Królestwa polega przede wszystkim na utwierdzaniu braci, na pomaganiu im w zachowaniu i rozwijaniu wiary. Warto podkreślić, że chodzi o wypełnienie misji pośród prób i trudności. Jezus świadom jest trudności występujących na tamtym etapie historii Kościoła, powołanego do kontynuowania drogi krzyża, którą on zapoczątkował. Zadaniem Piotra jako głowy apostołów jest umacnianie braci i całego Kościoła w wierze. A ponieważ wiary nie można zachować bez walki, Piotr powinien pomagać wiernym w walce z tym wszystkim, co mogłoby odebrać im lub pomniejszyć ich wiarę. Takie było doświadczenie pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Znajdujące swe odbicie w tekście Łukasza, świadomego w pełni. Że ta rzeczywistość prześladowania, pokus i walki znajduje wyjaśnienie w słowach Chrystusa do apostołów, a zwłaszcza do Piotra. W tych słowach znajdujemy zasadnicze elementy misji Piotrowej, zwłaszcza misji utwierdzania braci poprzez wykład wiary, wzywanie do wiary i wszystkie przedsięwzięcia zmierzające do jej pomnażania. Adresatami tych działań są ci, których Jezus, zwracając się do Piotra, Nazywa jego braćmi. W tym kontekście wyrażenie to odnosi się przede wszystkim do apostołów. Nie wyklucza jednak szerszego rozumienia obejmującego wszystkich członków wspólnoty chrześcijańskiej. Sugeruje również cel, do którego powinien zmierzać Piotr w swej misji utwierdzania i podtrzymywania wiary. Jest nim braterska jedność oparta na wierze. A ponadto misją Piotra. Oraz każdego jego następcy i głowy Kościoła, jest wzywanie wiernych, by całą swą nadzieję pokładali w Chrystusie i w mocy jego łaski, której Piotr sam doświadczył. Pisze o tym Innocenty II w Liście Apostolice Sedis Primatus, 12 listopada 1199 roku, przytaczając tekst Łukasza i tak go komentując. Pan wyraźnie daje do zrozumienia, że następcy Piotra nigdy, w żadnym momencie nie odejdą od wiary, ale że raczej będą przywoływać innych oraz umacniać także wahających się. ów średniowieczny papież czuł, że doświadczenia minionego tysiąclecia potwierdziły słowa Jezusa skierowane do Piotra. Misja powierzona Piotrowi przez Jezusa. Odnosi się do Kościoła we wszystkich wiekach i w każdym pokoleniu. Zadanie utwierdzaj Twoich braci oznacza: Ucz wiary w każdej epoce, w różnych okolicznościach i pośród wielu trudności i sprzeczności, z jakimi spotyka się przepowiadanie wiary w dziejach, a nauczając, dodawaj wiernym odwagi. Sam doświadczyłeś, że moc mojej łaski jest większa niż ludzka słabość. Szerz więc posłanie wiary. Głoś zdrową naukę, gromać braci, pokładając ufność w modlitwie, którą Ci obiecałem. Mocą mojej łaski, staraj się pozyskać dla wiary tych, którzy nie wierzą, i wspierać tych, którzy wątpią. Oto Twoja misja, oto zadanie, jakie Ci powierzam. Słowa ewangelisty Łukasza są bardzo ważne dla wszystkich pełniących w kościele munus petrinum. Przypominają im bowiem nieustannie ów pierwotny paradoks, wobec którego postawił ich Chrystus, dając im równocześnie pewność, że w ich posłudze, podobnie jak w przypadku Piotra, działa specjalna łaska, podtrzymująca słabość człowieka i pozwalająca mu utwierdzać braci. Ja prosiłem. Oto słowa Jezusa skierowane do Piotra i oddziałujące na jego zawsze pokornych i ubogich następców. Prosiłem za Tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci.